Profesora Longina Majdeckiego poznałem osobiście pod koniec lat 70., ale dowiedziałem się o nim na drugim roku studiów, to było w 74 roku, przy okazji wykładów i ćwiczeń na temat historii sztuki ogrodowej. Chyba miałem szczęście, bo w tym czasie wyszło drugie wydanie książki profesora, pierwsze wydanie książki profesora Historia Ogrodów. To wydawnictwo do dziś pozostaje kompendium sztuki ogrodowej. Jest to bardzo obszerny, bogato ilustrowany materiał. Jest to przegląd myśli ogrodowej praktycznie od starożytności do czasów współczesnych. Oczywiście książka imponowała mi zakresem, ale chyba nawet większą atrakcją było czytanie jej i zastanawianie się, jakiego rodzaju czynniki, kryteria powodowały rozwój stylistyki ogrodów. No jak wiadomo, zmieniała się z latami. Oczywiście dochodziło się później do wniosku, że te czynniki to był rozwój filozofii przyrody i nauk przyrodniczych, z którymi stylistyka sztuki ogrodowej była nierozłącznie zrośnięta. Niemniej jednak dochodzenie do takiego wniosku przy czytaniu tej książki samodzielnie dawało dużą satysfakcję. Zacząłem pracę z profesorem Longinem Majdeckim w 1981 roku w Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego Stolica przy ulicy Kredytowej w Warszawie. Zostałem przyjęty do zespołu profesora Majdeckiego w tak zwanej pracowni terenów zieleni. To była duża pracownia, liczyła około 50 osób i chyba była to jedyna pracownia terenów zieleni, tak zwanych terenów zieleni, teraz się nie używa tego, chociaż nie używa się tego sformułowania czasami, która miała na własne usługi branże luźno związane z architekturą krajobrazu. Takie branże jak instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, architekturę. Nie pamiętam, ale było ich kilka. W tym zespole pracowałem z profesorem przez 3 lata, może 3,5. I w tym czasie wykonaliśmy kilkanaście dokumentacji projektowych, z których za najważniejsze dla mnie uznaję takie projekty jak koncepcja zagospodarowania kompleksu rekreacyjnego Dolina Radości w Gdańsku Oliwie. To jest taki zespół dolin wśród wzgórz morenowych na wysokości Oliwy. Inną pracą był projekt koncepcyjny rewaloryzacji parku w Guzowie. To jest, dawniej to było województwo skierniewickie, o ile pamiętam, dziś mazowieckie. Z kolei w późniejszym czasie pracowaliśmy nad, to się kiedyś nazywało założenia techniczno-ekonomiczne. To był właściwie projekt budowlany poszerzony o analizę kosztów dla takich obiektów jak cmentarz komunalny w Siedlcach i park osiedlowy Dolina Służewska w Warszawie. Później wykonywaliśmy bardzo duże opracowanie zagospodarowania terenów uzdrowiskowych w Busku Zdroju. To było kilka różnych parków, a skończyło się to takim studium regionalnym terenów uzdrowiskowych Busko-Solec w województwie kieleckim, teraz to jest województwo świętokrzyskie. Oprócz tego jeszcze robiliśmy projekt gospodarki drzewostanem parku w Zatorach. To jest w województwie mazowieckim teraz, dawniej chyba w ostrołęckim. Oraz projekt Alei Zasłużonych na cmentarzu komunalnym północnym, którego autorem był profesor Longin Majdecki.
Tak się składa, że kilka z tych obiektów przyszło mi kontynuować po nawet kilku dekadach. Na przykład w latach 90. wykonałem kilka opracowań dla parku w Zatorach. Kilka lat temu opracowywaliśmy w naszej pracowni Ogród Park Krajobraz, którą prowadzę z moim wspólnikiem Jakubem Zemłą. Wykonywaliśmy projekt dla Parku Osiedlowego Dolina Służewska. To była koncepcja programowo-przestrzenna. A od kilkunastu już lat jesteśmy związani z właścicielami zabytkowego parku w Guzowie, dla którego wykonujemy rozmaite opracowania. Tak jak powiedziałem, to trwa już kilkanaście lat. Później, to znaczy kiedy przestałem pracować w stolicy, w Biurze Projektów Stolica, spotykałem się z profesorem Majdeckim dość często. Pracowałem wówczas w Zarządzie Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, później tak zwanym Ośrodku Ochrony Zabytkowego Krajobrazu. I tam spotykaliśmy się przy takich okazjach jak komisje konserwatorskie, tak zwane kluby zieleni oraz przy okazji licznych konferencji. Oprócz tego jestem absolwentem podyplomowego studium rewaloryzacji zespołów ogrodowych, które prowadził profesor Majdecki pod auspicjami Ministerstwa Kultury, Sztuki i SGGW. Może powiem chwilę o tym, czego nauczyłem się od profesora Majdeckiego. Chyba najważniejszej rzeczy, jakiej powinien się nauczyć każdy projektant, który właśnie skończył szkołę, studia, odbył jakiś cykl dydaktyczny i zaczyna swoją pracę zawodową. Nauczyłem się warsztatu. Warsztat to brzydkie słowo i używa się go w tej chwili rzadko, ale mam tu na myśli zespół metod i środków wyrazu użytecznych przy pracy twórczej. Tego się nie można nauczyć w szkole. To musi się odbywać w konfrontacji z praktyką i w konfrontacji z ponoszeniem odpowiedzialności za własne decyzje. Tego właśnie mnie nauczył profesor Majdecki. A najważniejsze z tych metod to były na przykład takie, że projektant architektury krajobrazu nie może prowadzący projekt na jakimś obiekcie architektoniczno-krajobrazowym nie może redukować swojej działalności do tak zwanej zieleni. Pomimo, że każdy obiekt architektoniczno-krajobrazowy lub ogrodowy, że jego zasadniczym tworzywem jest roślinność lub inne czasami uwarunkowania środowiskowe, to projektant tego typu obiektów powinien mieć przez cały czas świadomość, że reprezentuje zawód generalistyczny w odróżnieniu od specjalistycznego. Po prostu od początku musi interesować się wszystkim i chociaż pracują dla niego rozmaite branże zawodowe, które współprojektują ten obiekt, to projektant, architekt krajobrazu powinien na każdym etapie interesować się tą pracą i raczej stawiać warunki tym branżom, niż czekać na ich rozwiązania. Na tym punkcie profesor Majdecki był bardzo wrażliwy i konsekwentny. Inną sprawą jest bardzo ważną również jest to, że projektant, architekt krajobrazu nie powinien rezygnować z przygotowania materiałów projektowych, do projektowania, znaczy z materiałów wstępnych. Mam na myśli takie materiały na przykład jak mapa do celów projektowych, czy na przykład badania gruntowo-wodne i tego typu opracowania. Projektant architektury krajobrazu powinien geodecie czy geotechnikowi stawiać zadania, znając swoje potrzeby,
w związku z czym powinien od początku utrzymywać z nimi kontakt. Kolejną sprawą są takie materiały przedprojektowe jak inwentaryzacje i kwerendy. Tego też projektant, architekt krajobrazu nie powinien odpuszczać. Tego typu opracowania wykonywane przez zespół, który bezpośrednio zajmuje się projektowaniem, są bezcenne, bo w ten sposób poznaje się obiekt. Po wykonaniu inwentaryzacji na przykład kilkunastohektarowego parku, w którym rośnie powiedzmy 5000 drzew, ten, kto wykona taką inwentaryzację, zna ten park najlepiej. I z takim bagażem wiedzy projektuje się o wiele łatwiej i łatwiej podejmuje się decyzje. Zlecanie takiego materiału na zewnątrz i korzystanie z cudzych opracowań jest właściwie pozbawianiem się, świadomym pozbawianiem się tej wiedzy. I jeszcze może wymienię jedną, może nie zasadę, ale obyczaj projektowania. Na każdym stadium projektowania należy dbać o niemieszanie ze sobą porządku działań. To znaczy nie demolowanie porządku działań, a ten porządek działań powinien być następujący. Najpierw poznaje się zasób, to znaczy przychodzi się do obiektu i bada się to, co jest, bez oceniania tego. To jest najczęściej popełniany błąd, że robiąc inwentaryzację, już projektant wie, jakie decyzje projektowe będzie podejmował. Z tym należy zaczekać, na to przyjdzie czas. Po udokumentowaniu zasobu należy zająć się jego waloryzacją, czyli oceną z punktu widzenia założeń projektowych. Czyli ocenić praktycznie wszystko, co jest na terenie tego obiektu, pod kątem takim, w jaki sposób będzie to służyć rozwiązaniom projektowym i jakby ostatecznemu docelowemu kształtowi tego obiektu. Trzecia sprawa to jest z kolei etap, na którym podejmuje się decyzję, jak ma być wykonany projekt. To najczęściej jest wykonywane na etapie stadium koncepcyjnego. A ostatni etap to jest opisanie sposobów wykonania działań w tym obiekcie w taki sposób, żeby uzyskał swój docelowy kształt. I to są już projekty wykonawcze. Podczas pracy w zespole profesora Majdeckiego panował w całym zespole dobry nastrój. Może wspomagany był przez sam czas, bo był to czas tak zwanego w 81 roku, tak zwanego karnawału Solidarności, który wszyscy bardzo z dużym poczuciem humoru obserwowaliśmy. No i z zaangażowaniem oczywiście też. Ale później, mimo mniej wesołych wydarzeń, również nastrój w zespole był dobry. Oczywiście ten nastrój był wspomagany przez samego profesora, który bardzo często w formie przerywników opowiadał nam pewne wydarzenia z życia projektanta, które wręcz były anegdotyczne. Przypomina mi się jedno z nich, kiedy profesor opowiadał nam o Centralnym Parku Kultury, który w tej chwili jest parkiem imienia Edwarda Rydza Śmigłego. Był to dzień, w którym właściwie był odbiór instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych w zakresie fontan, to znaczy było uruchomienie fontan. No więc fontanny uruchomiono, wodotryski trysnęły, woda poszła w górę, ale nagle rozległy się syreny i cały teren został otoczony przez milicyjne samochody, w tym również samochody nieoznakowane. Z tych samochodów wybiegli ludzie i zabrali z terenu odbioru uruchomienia fontan, zabrali projektanta, czyli profesora Majdeckiego, kierownika budowy, inwestora i wszystkich ważniejszych uczestników procesu budowlanego.
ci wszyscy panowie zostali zabrani na tak zwany dołek, wszyscy rozumiemy, co się kryje pod tym pojęciem, i intensywnie przesłuchani. I co się okazało? To oczywiście było w dużym stopniu w sferze domysłów, niemniej jednak te domysły były bardzo prawdopodobne. Otóż przez uruchomienie fontan spowodowało zalanie pewnego ważnego kabla, który biegł od Warszawy do Moskwy. W ten sposób profesor Majdecki mówi, my wszyscy uczestnicy procesu budowlanego załatwiliśmy kilkanaście minut wolności Polski.